W każdym rozstaniu człowiek się staje coraz większą, coraz gorszym gdzieś tam człowiekiem. Tak, tak, tutaj też gdzieś tam jakieś takie negatywne emocje też źle gdzieś tam kończą. To jest Marcin Kolanowski, jest wiceprezesem, ja jestem prezesem, Paweł Sestysiak. Tak, także tutaj Marcin Kolanowski. No i de facto ja jestem trenerem głównym, Marcin też jest trenerem tutaj, koordynatorem ataku. To dopiero w sumie wyjdzie w nagraniu, wie pani, jak już będę na tym remontował, czy ono przeszkadza, czy nie, bo w tej chwili to ściszyć bardzo poprosił. To zrobimy tak, to się już teraz nagrywa to wszystko, nie? Ale to tylko po to, żebym nie musiał wstawać co chwilę i sprawdzać. Zaczęlibyśmy, ja tam powiem mniej więcej parę słów na początku, o co chodzi w tym wszystkim. I potem sobie poopowiadamy. No, mamy trochę czasu, możemy zrobić z tego program jeden, możemy z tego zrobić duże nagranie, podzielić to na kilka rzeczy, albo zobaczymy, jak to będzie w samej rozmowie, nie? Na pewno coś z tego fajnego zmontuję, a z tym materiałem wideo, które mam, jeżeli chodzi o nagranie meczu, postaram się tak to jakoś zmontować, żeby w trakcie naszej rozmowy to gdzieś tam było wklecione, może jeszcze ten fragment z Gali, nie? No i potem zobaczymy. Na pewno też to udostępnimy, będziemy z tego dumni. No nie, no to wiesz, to jest fajna sprawa, a to co wam do tej pory się udało zrobić, to jest po prostu rewelacja. Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo wręcz taki zachwycony, zauroczony. No i dobra. To tak, 1-1, chociaż dzisiaj w troszeczkę większym wydaniu. Jest z nami prezes i główny trener drużyny Majnec Wałbrzych, pan Paweł Sołtysiak oraz jego prawa ręka, wiceprezes Marcin Michalowski, który również jest odpowiedzialny za prowadzenie zajęć treningowych drużyny. Informacja, tak. Zdecydowanie tak. To może tak pokrótce, zanim opowiemy o tym, jak to wyglądało od samego początku, bo o samej grupie Majnec dowiedzieliśmy się dopiero tak naprawdę w lutym podczas gali Mistrzostw Sportu pierwszej edycji, która była tak dość uroczyście pokazana i później dużo ciekawych rzeczy w waszym wydaniu się w ciągu tego roku wydarzyło. Pokrótce o tym, jak to wygląda od wewnątrz, bo dużo osób jest zaciekawionych samą strukturą organizacyjną istnienia drużyny. Powiedzmy, jest tych zawodników tak dużo, kilkadziesiąt osób. To nie jest tak jak w piłkarskiej drużynie, 11 plus kilku rezerwowych, czy siatkarskiej, 12 plus kilku rezerwowych. Trudno to ogarnąć, a wam się udaje. Tak, to prawda. Na pewno byłoby to niemożliwe, gdyby nie nasze doświadczenie. Ja tutaj jestem współtwórcą drużyny, czy współtwórcą, jestem wiceprezesem drużyny w Bielawie również. Tam jest drużyna Bielawa Olsz, na której można powiedzieć, że uczyliśmy się, jak się jeździ, jak się wprowadzi ten samochód. A teraz, kiedy to doświadczenie już mamy, tutaj te najlepsze rozwiązania, te wszystkie tak jakby bodźce, które działają najlepiej, są przenoszone na grunt tutaj wałbrzyski. I to pod względem trenowania i pod względem organizacyjnym. Także to know-how jest tak jakby już przeszlifowane, zebrane i teraz po prostu jest ono przenoszone tutaj. Jak najbardziej jest to trudne. W tym momencie jest około 70 zawodników, którzy stale trenują. Są to dwie grupy, tak to jest organizacyjnie rozegrane, ale te dwie grupy zaraz za chwileczkę się łączą w jedną grupę. Była to grupa doświadczonych, którzy powiedzmy mieli już za sobą ten rok tych treningów oraz grupa nowych zawodników, którzy dołączyli po tym takim meczu, który był wielkim boom tutaj medialnym i też to się odbiło na frekwencji, więc dołączyło wtedy w granicach około 40-50 zawodników, tam się wiadomo kilku musiało utrzeć, no i ostatecznie powiedzmy coś w okolicach 40 jest takim stałym personelem, który dołączył do drużyny, więc to jest ta drużyna, ta grupa druga, która gdzieś tam dopiero te wszystkie tematy poznaje. No, ogarnięcie tego jest jak najbardziej trudne, ale tutaj to know-how opiera się między innymi na tym, że nie robię tego w pojedynku. Moim tutaj celem było to, aby stworzyć, można powiedzieć, że takie działy w drużynie. Jest wiele działów, które zajmują się stricte każdy swoim sektorem. I te wiele osób działa na wspólny sukces tutaj drużyny Miners, obecnie Krause Wałbrzych. Każdy po prostu dział składa się z dwóch czy z trzech osób nawet. Jest tych działów powiedzmy z sześć, czy to jest dział sponsoringu, czy jakieś tam inne. I te działy po prostu tutaj realizują tematy
które są im zadawane, czy też sami tutaj wychodzą z inicjatywą w tych sektorach. No i to powoduje, że to wszystko tak gna naprawdę mega, mega szybko. Szybko, ale też taki początek był dużo, mocno intensywny. Nie było nic, nagle się okazało, że jest drużyna. I tak, w zasadzie zaczęliśmy od tego, że chcąc urozmaicić galę, chcąc pokazać, oprócz tego wszystkiego, co do tej pory się wydarzyło, co nowego może się pokazać w naszym najbliższym roku, wpadliśmy na naszą stronę, wpadliśmy na to, że tworzy się drużyna w sporcie, który właściwie w Polsce jest może popularny, ale jednak to się gdzieś tam zawsze przewija z boku na zasadzie. Był film, oglądaliśmy film jakiś fabularny o amerykańskich sportowcach, którzy biorą udział w takich zawodach. Wy zrobiliście to na żywo, pokazaliście fantastyczną robotę i dużo ludzi po tym meczu, który się odbył później w czerwcu, powiedziało faktycznie coś takiego, co teraz usłyszałem. To jest to. Ten sport po prostu przyciąga ludzi do tego, żeby trenowali, prawda? Ale organizacja takiego przedsięwzięcia jest skomplikowana, bo 70 paru zawodników, powiedzmy trenerzy, działacze, sprzęt, opieka medyczna, miejsce do treningu, w ogóle zgłoszenie zespołu do rozgrywek. Tu jesteśmy też ciekawi, jak da się to ogarnąć. No wiadomo, że jedna osoba tego nie zrobi, tutaj pan, że pomagają inni ludzie. Fajnie, macie doświadczenie, fajnie, to się przekłada też na to, że później łatwiej jest zrobić coś tutaj na miejscu. Czy udało wam się stworzyć taką maszynę, która się sama napędza? No niekoniecznie, z tym samym napędzaniem to tak właśnie nigdy tak nie jest. Nie da się, żeby coś się samemu napędzało. Zawsze musi być jakieś, takie z uprawa fizyki, zawsze musi być coś, co to napędza. No i oczywiście tutaj też tak jest. Jestem czy to ja, czy kilka innych osób takich powiedzmy będących kluczowych dla zarządu. I te osoby cały czas są takim jakby bodźcem, który jeszcze dalej kolejne pomysły, kolejne tutaj kroki i ciągnie cały czas, a po prostu też jest ważne to, że wszyscy wspólnie, kiedy jest, załóżmy my to nazywamy projektem, kiedy jest projekt jakiegoś tematu, to wszyscy w niego wchodzą i naprawdę każdy gdzieś tam dokłada swoją małą cegiełkę w tym projekcie i dzięki temu to tak jakby gna do przodu, ale tak jak mówię, nie toczy się to samemu, nigdy nie można tak mówić, bo wymaga to naprawdę wiele pracy osób. No ja żyję tym sportem. Nawet kiedy jestem w domu, to tak naprawdę jestem w sporcie. To jedno słowo, obaliliśmy ten mit, który krążył w Wałbrzychu, że macie furę szczęścia. Pracujecie na to szczęście sami uczciwie. I to się odbija na tych sukcesach, które później się gdzieś tam powoli przeplatają poprzez tą pracę, prawda? Gwarantuję, że gdyby ktoś miał się zamienić ze mną, nikt by tego nie chciał zrobić. Każdy dzień to jest trening, każdy dzień to jest masa działań, a wtedy trzeba sobie po prostu zrezygnować z czegoś innego. Tak? To nie jest tak, że tego czasu mam więcej. Wszyscy pracujemy, wszyscy jesteśmy tutaj, każdy ma swój zawód i każdy realizuje swoje takie zawodowe tutaj zadania. No i oprócz tego w tych godzinach, gdzie mogłyby być one wolne, nie są wolne, ponieważ działamy w tej naszej pasji. Ale to niekoniecznie jest negatywne, bo to może sprawiać wielką radość. No i dla nas sprawia tą wielką radość, że zamiast powiedzmy, nie wiem, pójścia na pizzę, realizujemy jakiś temat, który wymaga niekiedy naprawdę wielkiego nakładu siedzenia, uzupełniania jakichś dokumentów, cokolwiek innego. Tak, tylko wiara w sukces pokazała, że można zrobić coś naprawdę, jeśli się tylko chce. W Wałbrzychu nie było czegoś takiego do tej pory. Próbowano stworzyć drużynę w rugby. Wyszło z takim mizernym skutkiem. Nie było tej pompy, nie było tej promocji. Tutaj chyba też nie do końca jest klimat na rugby. Co do futbolu amerykańskiego podobne były obawy. A tu się okazuje, że ten pierwszy mecz sprawił, że o futbolu się mówi coraz więcej i tylko dobrze. I już w tej chwili można powiedzieć też dzięki temu meczowi udało się nam jakby troszeczkę poznać od środka tą dyscyplinę. Można było nawet poznać zasady. Dużo osób po meczu mówiło, że dopiero wtedy, kiedy przyszli na żywo, zobaczyli każdą akcję, każdą sekwencję, zrozumieli, jak się tam zdobywa punkty i o co w tym chodzi. Że to już nie jest takie tajemnicze tabu, tylko już teraz mogę sobie śledzić te poczucia na boisku i cieszyć się tym, co tam widzę. A nie jest to łatwo, żeby zaszczepić coś takiego, tutaj, gdzie jest piłka tak. Na pierwszym miejscu. Jak najbardziej taki był cel, w tym celu tutaj został
na ten mecz przyciągnięty profesjonalny komentator, który przyjechał aż ze Śląska. Jest to naprawdę tutaj w tym sektorze tego sportu bardzo wysoce ceniony komentator, no, który jednym z głównych zadań, jakie zostało mu tu postawione, było to, aby on doskonale zna temat, że w nowych miejscach przede wszystkim właśnie trzeba te zasady idealnie przetłumaczyć. No i to był jeden z zadań, które w tym meczu musiał zrealizować. No i świetnie się spisał. No i taka też jest prawda. No, ja sobie zdaję doskonale sprawę, że ja też, kiedy zaczynałem, nie znałem tego sportu, miałem o nim zupełnie inne pojęcie, niż kiedy poznałem ten sport. No i na początku no, zawsze jest taki schemat, że każdy myśli, że to jest banda zderzających się osiłków, po czym za chwilę ktoś, kto pozna ten temat, nagle stwierdza, że to są żywe szachy. I taka jest prawda. No i chcemy zarażać tym ludzi i jak najbardziej będziemy to realizować. No to jesteśmy na dobrej drodze. Niemalże pełny stadion, bo można tak ocenić tą frekwencję, która była wtedy na tym meczu. Ale żeby osiągnąć taki sukces, bo już nie pomijając wynik z tego spotkania, samą grę i to żywiołowość, jak trybuny reagowały na to, co się dzieje na boisku, to musimy trenować. To drużyna musi funkcjonować jak jeden taki mechanizm, który się doskonale rozumie. Bo tam co chwila się coś dzieje. Zmienia się formacja obronna, atakującą. Dochodzą zawodnicy typu Kopacz, który tam wbija tą piłkę, jeżeli jest moment, gdzie może ją uderzyć na bramkę. No to wszystko musicie wytrenować. Tylko że na łóżku nie ma obiektów, na którym można to trenować. Jak sobie radzicie z tym? No tutaj warto wspomnieć o tym, że fajnym motywem jest, że po 10 latach z Bielawy, czyli tak jakby tej naszej Bielawa, która bardzo zżyła się futbolowo z Wałbrzychem, co można powiedzieć, to taka grupa drużyn, my się tutaj trzymamy bardzo silnie. No i w Bielawie w tym momencie powstaje boisko stricte do futbolu amerykańskiego. Będzie wszystko tak, jak ma być. Będzie to boisko tylko do treningu dla naszej drużyny, więc jest to super. Ale jeżeli chodzi o Wałbrzych, no oczywiście fajnie by było, gdyby był ten stadion, ale jesteśmy w stanie się zaadoptować i trenować na obiektach piłkarskich. I tak też czynimy. Oczywiście wiadomo, czegoś nam tam zawsze brakuje, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No i jak najbardziej to nam wystarcza i na ten moment i po prostu realizujemy swoje tutaj zadania na takich obiektach. No dobra, to teraz wejdźmy troszeczkę w struktury tego treningu, jak to się odbywa. Czym się różni to, że trenuje osobno na przykład formacja obrony, osobna formacja ataku. To jest jakby jedna drużyna, ale oni mają zupełnie inne zadania na boisku. To wszystko zupełnie inaczej wygląda. Jest też taka osoba jak rozgrywający, zwany quarterbackiem. Możemy to jakoś tak bardziej rozszerzyć, przybliżyć? Pewnie. Podział jest nawet jeszcze większy podczas treningu. Tych grup, kiedy powiedzmy jest całe boisko, to tych grup treningowych, gdzie każda grupa robi zupełnie coś innego, jest około 10. Więc naprawdę w każdej grupie dzieje się zupełnie coś innego i dopiero złączenie tego wszystkiego daje tutaj całą drużynę. Jest rozgrywający, którzy odpowiedzialni są za rzucanie piłki. Są skrzydłowi, którzy odpowiedzialni są za łapanie tej rzuconej piłki. Następnie mamy liniowych ataku. To są tacy naprawdę potężni zawodnicy, którzy otwierają tunele dla biegacza lub chronią rozgrywającego, żeby on tą piłkę mógł rzucić. Więc już mamy tutaj prawie że stworzoną całą formację ataku. No i jest jeszcze ten biegacz, który jest stworzony właśnie do biegania z piłką. No i teraz już mamy tą formację ataku stworzoną. No i po przeciwnej stronie jest druga drużyna, bo jedna drużyna składa się z dwóch drużyn. Jest drużyna ataku i drużyna obrony. Ci ludzie nie przenikają między formacjami. Są zupełnie w czym innym wyspecjalizowani. Linia defensywna to jest pierwszy front, który walczy z liniowej ataku, czyli to są naprawdę potężni ludzie. Następnie mamy drugą linię obrony, która zatrzymuje biegaczy i trzecią linię obrony, która chroni przed tymi podaniami. No i tak w takim skrócie tutaj tworzy się cała tutaj ta drużyna. Więc każda z tych grup naprawdę charakteryzuje się zupełnie czym innym i zupełnie co innego one trenują. I to też jest fenomen tego sportu, że osoby o zupełnie różnych gabarytach, zdolnościach i predyspozycjach tworzą kolektyw. Nie da się stworzyć z drużyny z samych zawodników mocno zbudowanych, silnych. To nie wystarczy. Muszą być też tak zwane osoby szybkie, takie zwinne,
które będą tutaj inną część realizować, muszą być generałowie, które osoby, które będą po prostu niczym tutaj generał planować i rozgrywać tą piłkę, to jest właśnie rozgrywający. Po drugiej stronie muszą być agresywni i naprawdę tutaj świetnie sportowo wyszkoleni obrońcy. Także wszystko to powoduje, że naprawdę jest wiele miejsc, gdzie każdy człowiek o różnych warunkach fizycznych i personalnych może się odnaleźć i mieć super frajdę. To jest naprawdę fenomen. O ile powiedzmy w innym sporcie, jak na to piłka nożna, każdy mniej więcej podobnie prezentuje. Może takim diametralną różnicą jest piłkarz a bramkarz, prawda? A tutaj naprawdę te różnice, tak jak pomiędzy piłkarzem a bramkarzem, na każdej pozycji można powiedzieć, tak diametralnie różne. I to jest interesujące w tym sporcie, że naprawdę jest wiele różności. To wygląda na to, że każdy może w tym wziąć udział, prawda? To nie jest tak jak te inne dyscypliny sportu. Jest koniec, kropka. Podchodzi ktoś na próbę i już jest skazany na porażkę, bo nie pasuje do drużyny, bo też jest na fizyczna, bo wiek, bo zero doświadczenia. Ale to jest taki ktoś z ulicy jest w stanie się tego nauczyć, bo tak mówiąc o doświadczeniu, sam próbowałem rzucać tą piłkę. Ta piłka jest tak skonstruowana, że jeżeli się naprawdę tego nie wyćwiczy, to jest to niemal niemożliwe rzucić prawie. Tak, sam rzut jest, chodzi o to, żeby się spiral lot stworzył. Sam rzut jest trudny na początku, ale kiedy już się go pozna, no to daje mega frajdę, prawda? Samo to rzucanie już jest nawet pewnie interesujące i to dla każdego. Jeżeli chodzi o to, czy każdy, kto przyjdzie z ulicy, może się tego sportu nauczyć, to też zależy od charakteru, bo jeżeli ktoś liczy, że nauczy się grać na pianinie w 3 tygodnie, no to wiadomo, że to się nigdy nie uda. I tak samo jest prawie, że z wszystkim w życiu i tak też jest z futbolem. No, na coś zawsze trzeba czasu. Jedni łapią to szybciej, drudzy wolniej. Mamy zawodników, którzy kiedy zaczynali z nami tutaj w Obrzyni trenować, nie wyglądało, że będą tym, kim dzisiaj są dla drużyny. Także rozwój naprawdę można zaliczyć. I to wszystko zależy po prostu od zawodnika, czy on chce, czy on jest zdeterminowany na tyle, by chłonąć każde ćwiczenie, by chłonąć wiedzę, która jest mu przekazywana. Jeżeli chłonie i jest zdeterminowany, no to tutaj mamy też takie fajne hasło. Progres jest nieunikniony. Jeżeli pracujesz, to progres jest nieunikniony. Więc rozwój jest nieunikniony w momencie, kiedy się starasz. To jest jedno z hasło tutaj między innymi właśnie naszego klubu. I taka jest prawda. Jeżeli jesteś słaby, ale jeżeli przez 2 lata przepracujesz każdy trening na maksa i dasz siebie wszystko, po tych 2 latach na pewno będziesz zawodnikiem, który dla drużyny jest istotny. No i taki jest cel. No i teraz pytanie do potencjalnego chętnego. Czy jest tak zdeterminowany, żeby zaczekać, czy też trenować? Jedni startują z takiego, drudzy z takiego poziomu. Cel powiedzmy jest taki, no. Ale każdy może go przejść. Także jak najbardziej. Czyli jest to możliwe. Niedawno był taki komunikat na waszej stronie internetowej, że część zawodników występuje w drużynie Biela Lobos, po to by nabierać doświadczenia. Rozumiem, że to jest taki celowy zabieg. Jak duża grupa to była osób, bo teraz wszyscy ci, którzy stamtąd wrócą z powodu tego Majnesów, na pewno będą mieli dużo większe formaty na wojsku, dużo większe doświadczenie. Drużyna wie, że docelowo jest przygotowywana do startu w rozgrywkach ligowych. Tak. Jak najbardziej jesteśmy już zgłoszeni oficjalnie do rozgrywek ligowych, to potwierdzenie też już zapadło. Znamy swoją grupę, więc to wszystko, ta procedura już jest tak jakby załatwiona i nawet znamy termin startu rozgrywek, jest to połowa sierpnia. Był jak najbardziej, to był projekt najemników, tak to nazwałem. Miały to być osoby, które zbiorą doświadczenie, zbiorą po prostu to tak zwane, można powiedzieć, pierwsze szlify w doświadczonej drużynie Bielawa Aus, żeby tam po prostu przeżyć te wszystkie emocje, żeby sprawdzić, jak to jest, żeby poczuć to, jak to jest zagrać. I żeby za chwilę, kiedy przyjdzie sezon Minersów, żebyśmy nie mieli 50 świeżych zawodników, tylko żeby wśród nich już były osoby, które naprawdę troszkę, że tak powiem, mają obycie na boisku, co zaprocentuje tym, że po prostu będą one naturalnymi liderami, którzy pociągną tych tutaj lokalnych zawodników. Więc taki był cel tutaj tego projektu i to też się udało.
te osoby, które były najemnikami, rozegrały ten sezon w Bielawie. Świetnie się tam odnalazły, oczywiście miały te swoje pierwsze stresy, te swoje pierwsze bolączki, ale wszystko to przezwyciężyli i z każdym kolejnym meczem byli jeszcze lepsi i od połowy sezonu choć już zupełnie inaczej wchodzili w mecz niż na początku swojej futbolowej przygody. I to jest właśnie to, czego chcieliśmy. To się udało. No i teraz z grupy tutaj Miners będzie tych 8 najemników, którzy po prostu będą tymi osobami doświadczonymi, które pociągną całą drużynę ku wynikom. No dobra, no to jakby tak chcieć przełożyć to na ewentualne możliwości i zdobycze punktowe później w tych rozgrywkach ligowych. Biorąc pod uwagę ten fenomenalny występ tutaj w meczu towarzyskim z Warsami, jest jakieś w ogóle szansa, żeby można było porównywać te rzeczy, że oni są w stanie aż tak pociągnąć zespół? Czy też może ten mecz towarzyski to był czysty przypadek, tam zagrało wszystko to, co zagrać miało i to pokazało, że ta drużyna ma taki potencjał, ale niekoniecznie tak to może wyglądać w każdym kolejnym spotkaniu. To jest pytanie takie dosyć złożone, ale tak jakby w sporcie przypadek może mieć miejsce w takich bardziej pojedynczych szczegółach, ale jeżeli powiedzmy wygrywamy 34-6, no to nie ma tu mowy o przypadku. Jest to bezwzględnie tak jakby tutaj przewaga jednej drużyny. Drużyna Jaguarów, która przyjechała wtedy do Wałbrzycha, w żaden sposób nie była osłabiona. Był to trzon, który następnie rozgrywał swój sezon po prostu w tamtym roku. Co ciekawe, w grupie właśnie na ten rok, który nadchodzi, mamy właśnie m.in. Jaguarów. Także z tą drużyną się ponownie spotkamy. Jesteśmy debiutantami, to trzeba powiedzieć jasno, że są tam ponownie drużyny właśnie takie jak Jaguarsi i nawet też oczywiście lepsi, ale są i też słabsi. Także jak najbardziej będziemy tutaj walczyć o każde punkty, no i o każde zwycięstwo. Oczywiście chcemy osiągnąć jak najwięcej, ale nie jesteśmy pyszni. Mówimy tutaj, że sięgniemy po złoto. Będziemy po prostu walczyć o to, żeby wypaść jak najlepiej. A to, co będzie, to tak naprawdę się dopiero okaże w sezonie. No, będzie to rezultat doświadczenia i wypracowania na treningów. No, doświadczenie jest znikome, jest małe, no ale na treningach spróbujemy nadgonić i tak by móc rywalizować z tymi drużynami jak najlepiej. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To dzięki temu akurat, że dowiedzieliśmy się, że ta drużyna Kłasów była full wypas w pełnym składzie, obaliliśmy drugi raz, który też gdzieś tam krążył w kuluarach, że to było zorganizowane po to, żeby zrobić show, bo tak wielu osobom się w dalszym ciągu jeszcze mimo wszystko ten sport kojarzy. Ale to podejrzewam bardziej dlatego, że chyba dużo wam się uda. Chyba dużo więcej niż ciągle każdy jest w stanie uwierzyć, że można zrobić. Sezon debiutancki. No tak nawiązuję do tego, dlatego że jeszcze całkiem nie tak na tym w piłkarskiej stronie kobiet włożona tutaj ZPS-u, bo ZPO przegrała na debiut w Beniaminek w pierwszym sezonie swoim. Bardzo ładnie i szło. Jeszcze nie pierwsza część sezonu, kiedy się mierzyła z drużynami jako po raz pierwszy. Nigdy z nim nikt nie grał. Nie było tak jakby nowością. Wy też jesteście w pewnym sensie nowością na rynku, bo też każdy przetwarza w postaci zawodników gdzieś tam się przebijały w różnych spotkaniach. To wam ułatwi czy utrudni życie? Wydaje mi się, że ułatwi, ponieważ to jednak my będziemy tym underdogiem, czyli można powiedzieć, że przystępując do meczu, to nasz przeciwnik będzie miał świadomość tego, że gra z pierwszoroczniakami, a że kurczę, gram z ludźmi, którzy dopiero co zaczynają w tym sporcie, muszę dobrze wypaść. A my po prostu będziemy próbowali obalić króla. No i to jest, że tak powiem, łatwiejsze niż tutaj bronienie tytułu. Zawsze bronienie tytułu jest w sporcie trudniejsze niż zdobywanie go. Więc my tutaj jak najbardziej, oczywiście będziemy na pewno się stresować wynikami, na pewno będziemy się stresować tutaj samymi meczami, no ale jednak to my będziemy tymi, którzy mają prawo do pomyłek, którzy mają prawo do tego, by w jakiś tam sposób być po prostu
świeżakami. Co nie zmienia faktu, że i tak w waszych głowach klisie to, że gracie w każdym meczu o zwycięstwo, niezależnie od tego, co dookoła można o tym myśleć. To jest taka cecha typowego zwycięzcy, nie? Jesteście w stanie, nie wiem, sprawić taką sensację, żeby wygrać tą ligę w pierwszym sezonie? Ciężko na to odpowiedzieć. No, drużyny, które tam się znajdują, są naprawdę wymagające. Jeżeli nam się to uda, to będzie to fenomenalna rzecz. Ale bardziej traktujemy zawsze szczebelkowo sukces, więc zawsze będziemy się skupiać na każdym kolejnym szczebelku, na każdym kolejnym przeciwniku i to będzie nas cel. Nie patrzymy jeszcze tak daleko, bo byłoby to po prostu zgubne. Chcemy najpierw wyjść z grupy, później będziemy myśleli o dalszych. Oczywiście byłoby to super wygrać tą ligę, ale czy to się uda, to już naprawdę ktoś, kto powie, że tak, byłoby to mocno odważne, ale na pewno będziemy do tego dążyć, prawda? Czyli tak, rozgrywki rozpoczynają się w sierpniu. Gdzie te zawody będą tutaj w Wałbrzychu rozgrywane? Na pewno na stadionie piłkarskim, bo takiego jeszcze typowego w futbolu nie mamy. Czy to będzie podobnie wyglądało jak w tym meczu towarzyskim na głównej płycie? Taki jest cel, zobaczymy, czy to wszystko się uda, no ale taki jest cel. Nawet spróbujemy, żeby było jeszcze lepiej. Jeszcze jest kilka tak jakby możliwości, które możemy dodać do tego meczu, aby było jeszcze ciekawiej. Chociaż nie wiem, czy to już jest, że tak powiem, jeszcze możliwe. No ale na pewno gdzieś tam się cały czas rozwijamy i kilka takich drobnych szczególików naprawdę jeszcze może zostać poprawionych. I tak jak najbardziej będziemy tutaj chcieli grać na Pla Zdroju. Że będzie to podobne. To teraz wyjaśnimy kolejne rzeczy, bo system rozgrywek w futbolu amerykańskim troszkę różni się od tego, jak jest w takich sportach bardziej popularnych w Polsce. Rozgrywki grupowe, play-offy, podobnie jak koszykówce, zbliżenie troszkę do siatkówki. Rozgrywki grupowe, jest to rozgrywane systemem turniejowym czy ligowym, takim stricte, że gracie, nie wiem, co tydzień jeden mecz. Jako że zgłaszamy się tutaj, no trzeba zacząć od najniższej ligi, takie są procedury, to zgłaszamy się do najniższej ligi i ona jest na zasadach turniejowych. No coś tam jest. Więc tutaj turniej polega na tym, że w jeden dzień rozgrywane są trzy mecze u gospodarza i grają też inne drużyny między sobą. Ale my będziemy jak najbardziej też w tym turnieju zawsze tak jakby mieli ten swój mecz. Więc tak wygląda faza grupowa w tej najniższej lidze PLFA-8. Jest to liga 8-osobowa, jest ona tak naprawdę ligą. Mamy top ligę, pierwszą ligę, drugą ligę i mamy następnie właśnie PLFA-8, czyli jest to można powiedzieć czwarta liga. I w tej lidze właśnie są faza grupowa, to są takie turnieje, gdzie po prostu są to zwyczajne mecze. One są wrzucane do tabeli, tak jak to w każdym sporcie. I następnie pierwsze i drugie miejsce wychodzi do finałów. Tych grup w Polsce regionalnie one są stworzone, te grupy, aby po prostu ułatwić tutaj, wiadomo, tutaj jakby rozgrywanie meczu, żeby nie jeździć akurat powiedzmy do Białegostoku, dajmy na to. Więc są te grupy. Z każdej grupy wychodzą po dwie drużyny. No i tutaj już drabinka jest typowo finałowa, czyli zwycięstwo. Idziesz dalej, przegrywasz, odpadasz. No i tak sukcesywnie są te ćwierćfinały, półfinały i finał. Tak? Jeden mecz. Spada tak. Pucharowa, jeden mecz. Nie ma tak jak to często jest przekazywane w tych rozgrywkach typowo amerykańskich, tamtej ligi narodowej, że jest do kilku zwycięstw i dopiero wtedy rozstrzyga się, kto przychodzi dalej. Stricte w futbolu też tak nie ma. Też tam tak jest, że jeżeli jest już runda typowo finałowa, jest zwycięstwo wóz albo przewóz. Nie ma żadnych tutaj tak jakby dwumeczu, nie ma czegoś takiego. Jest to zupełnie finałowy to. No i super, no to w takim razie mam nadzieję, że będziemy świadkami naprawdę wielkich emocji, bo ten sezon kolejny, kiedy rozmawialiśmy teraz po meczu z Jaguarsami, był jeszcze taką wtedy niewiadomą. Dzisiaj to już wiemy, że na pewno się odbędzie, że drużyna do tego sezonu przystąpi w pełni zmobilizowana, zdeterminowana do tego, żeby pokazać się jak najlepiej, ale przede wszystkim chyba dobrze przygotowana dzięki temu, co robiliście w tym roku 2016. Na Szarebecie przygotowała plebiscyt, którym drużyna Miners dostała nominację do nagrody wydarzenia roku 2016 i póki co prowadzicie i to w cuglach. Miło mi, że to tak wygląda, bo sam byłem ciekawy, co tam będzie się w tym głosowaniu działo, a konkurencję macie taką dosyć ciekawą, bo tam jest Mistrzostwo Polskie w tenisie stołowym,
i zwycięstwo naszej trzeciej ligowej dużej piłkarskiej z Ekstraklasą Krakowią w towarzyskim meczu przed rozgrywkami tego sezonu i jeszcze poprzedniego na wiosnę. Także to wyglądało w taki sposób, że nie do końca byliście faworytami, a wygrywacie naprawdę. Ludzie pamiętają ciągle jeszcze to wydarzenie. I miło jest, że możemy sobie spokojnie o tym porozmawiać i przypomnieć, jak to było wtedy w połowie roku. I czekamy na to, co będzie w kolejnym roku, bo ten rok 2017, jeśli uda Wam się zrealizować wszystkie Wasze plany, będzie na pewno dużo ciekawszy i na pewno będziecie jeszcze bardziej usatysfakcjonowani tym. A sam start dopiero w sierpniu. Jeszcze tak się chciałem zapytać, czy planujecie może, chociażby nawet i dla nas, jakiś towarzyski mecz przed tymi rozgrywkami? Jak najbardziej jest taki pomysł. Tutaj na razie tak jakby... No staramy się, że to na razie jest trochę taka tajemnica, gdzieś tam jakiś taki sekret, ale mam naprawdę ciekawy pomysł na to, aby jeszcze przed wakacjami zrealizować naprawdę bardzo, bardzo fajne wydarzenie. Zobaczymy, czy się uda, także na razie taki mały tutaj, mała taka zapowiedź, że mamy niespodziankę, jeżeli się ją uda zrealizować, nie jest to do końca zależne od nas, bo zawsze do tańca potrzeba dwojga, ale jeżeli się uda, będzie to naprawdę super wydarzenie. Jeszcze przed wakacjami, mniej więcej w takim samym czasie, właśnie gdzieś w okolicach, powiedzmy, czerwca. Jeżeli się uda, będzie to super wydarzenie, jeszcze takie przedsezonowe, przed wakacjami. Także zobaczymy. No mamy taki plan, gdzieś tam prowadzone są rozmowy na ten temat. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A pan Marcin zawsze taki cichy i zgodny z prezesem? Zgodnie. Troszkę się rozumiemy, prawie bez słów czasami. Fajnie, słuchajcie, no ja nie wiem, to co chciałem się dowiedzieć, to się już dowiedziałem. Mamy nadzieję, że się spotkamy w tym czasie na kolejnej edycji Gali Mistrzów Sportu. Prawdopodobnie wręczasz nagrodę właśnie waszej ekipie za to, co zrobiliście w tym roku w 2016, chyba że głosować można jeszcze do 9 stycznia, coś się zmieni, ale to zobaczymy w trakcie głosowania. Na tą chwilę wygląda na to, że jesteście głównym faworytem do tej nagrody, ale też nie będę chyba zdradzał wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że prezes Sołtysiak prowadzi również w nominacji na działacza roku. No jak najbardziej, no, bardzo się cieszymy z tego plebiscytu, z tych nominacji i z tych głosów, są one gdzieś tam w jakimś tam sposób naturalnym podziękowaniem tutaj od internautów. Jest to pozytywne. Tutaj warto też wspomnieć o tym, że chwilę temu, dosłownie jesienią, udało nam się wygrać ważne plebiscyt Gazety Wrocławskiej na najciekawsze wydarzenie Dolnego Śląska roku 2016. To było dla nas naprawdę fenomenalne wyróżnienie. Odbieraliśmy tutaj nagrody od naprawdę prestiżowej tutaj marki i osób. Osób były tam naprawdę wysoce szanowane na Dolnym Śląsku osoby. Było to dla nas olbrzymie wyróżnienie. Także to wszystko się dzieje, jest to dla nas bardzo miłe jak najbardziej. No i obaliliśmy ostatni mit, w którym też każdy, kto był troszkę wątpliwy, jeżeli chodzi o nasze sukcesy, zastanawiał się, jak to jest, że to już nie tylko Wałbrzych, ale Dolny Śląsk, a być może za niedługo Mistrzostwa Polski, w całym kraju by się mówiło, że zaledwie w tak krótkim okresie czasu byliście w stanie osiągnąć tak wiele. Naprawdę miłe, fajnie mieć tutaj wokół siebie kogoś, kto potrafi się w taki sposób wyeksponować z pewnością. Nie ukrywam, futbol amerykański do tego czasu, aż się pokazaliście, bo że to nie istniał. Teraz żyje to swoim życiem i każdy czeka na to, co będzie dalej. A jak przyjdzie już to dalej i zaczniecie grać na co dzień, to będzie się o was mówiło więcej niż sami sobie, niż sami jesteście sobie w stanie. No jest to super, jak najbardziej tego chcemy, tego pragniemy, gdzieś tam jest dla nas jak najbardziej pozytywne. Niech ta bajka trwa po prostu, prawda? Fajnie, ja wam bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, życzę w tym nowym roku i mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się w innych okolicznościach, będziemy sobie mogli gratulować pewnych sukcesów, a być może przy realizacji tej niespodzianki, być może przy tych waszych pierwszych meczach ligowych będziemy w stanie pokazać coś więcej niż tylko to, co się dzieje na płycie boiska. Bo te kulisy zawsze są ciekawsze od tego, co się dzieje na boisku. Szczególnie jeśli to tak fajnie wygląda i drużyna wygrywa mecz za meczem. Czego wam bardzo życzę. Dziękujemy. Dzięki również.
pisałem.